Çilibim, çilibom, çilibim bom 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 ay ay. Çilibim, çilibom, çilibim bom 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 ay ay. Çilibiri biri 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 ay ay ay. Çilibiri biri 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 bom, çilibim bom 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 bom. Dzisiaj będę bardzo cnotliwie się zachowywać. Będę opowiadać o ciciach. Jutro będzie spotkanie bardzo krwawe. Pojawią się i noże, i pistolety. Otóż z początkiem XX wieku ukazała się bardzo ważna książka Giny Lilientalowej, Dziecko żydowskie. I od tej książki Jana Tewki, a tymczasem na naszym portalu nie opowiadamy tylko o takich miasteczkach, bo mamy tam Warszawę, mamy Wrocław, mamy miasta, o których w życiu byśmy nie powiedzieli, że były szczeklami, ale chodziło o możliwie pojemną nazwę i też jakby pokazania takiego tego świata, przedwojennego świata żydowskiego.